filmie dla Telewizji Polskiej, który zrealizowałem, Cudownie ocalony, według scenariusza Andrzeja Mularczyka, oni grali razem, czyli Łukasz Lewandowski i Krzysztof Zaleski, którego nagrodę właśnie Łukasz dzisiaj odebrał. Prawda? Jaki świat jest mały, jak nasze drogi się przecinają, ale tym bardziej czuję się, że to ma sens, że nagrody muszą być wymyślane, a jak ich nie ma, to trzeba je natychmiast tworzyć, bo muszą być drogowskazy. Krzysztof Zaleski był nieprawdopodobnym twórcą, artystą i wspaniałym człowiekiem. No więc jak te rzeczy się w jednym organizmie zgrają w sposób harmonijny, to wiadomo, że takiego człowieka nie da się zastąpić. Więc chociażby poprzez fakt nagrody jego imienia warto go przypominać, a też jego twórczość bardzo bogatą. No niestety spektakle teatralne to już nie, ale telewizja tak i radio jak najbardziej. Przyjaźniliśmy się z Krzysztofem Zaleskim. On grał w większości moich filmów, spektakli. Także to jest niesamowite. Ja nawet po jego śmierci zrobiłem taką wyliczankę. Okazało się, że ze wszystkich polskich aktorów Krzysztof najczęściej był przeze mnie obsadzany. Dlaczego? Bo był fantastycznym partnerem w dialogu. On żył tą postacią, którą miał wykreować. On wymyślał, on dodawał dialogi. To była bardzo twórcza praca, a nie tylko przedstawienie tekstu, który ktoś gdzieś wymyślił i zapisał. Więc to jest skarb dla reżysera, że w filmie może ktoś przyjść myślący o wielkim instynkcie kreacyjnym, kto wzbogaca tę postać, a co za tym idzie cały film. Więc zawsze, jak zaczynam jakąś realizację, zastanawiałem się, co u mnie Krzyś Zaleski mógłby zagrać. Zabiegani jesteśmy. Ten życie tak pędzi, wszystko tak pędzi, coraz krótsze rzeczy nas. Ja się boję, że za chwilę już publiczność nie będzie miała cierpliwości, bo poprzez internet właściwie to minutówki, dwuminutówki jej się zaczynają coraz bardziej podobać, a my przyzwyczajeni właśnie do repertuaru z jednej strony klasycznego, Szekspir, no to podział, dwa akty, trzy akty, prawda, to samo filmy, półtorej godziny to jest minimum i nie wiem, jak to się skończy, ale ja myślę, że te naprawdę ważne przesłania poprzez sztukę, poprzez twórczość nadal będą komunikatami bardzo ważnymi dla ludzi wrażliwych.